sekundy. To na razie oglądają Państwo pierwsze nawroty przejazdu, po czym będzie chwileczka przerwy i zaprzęgi ruszą do drugiego nawrotu. Obydwa czasy z dwóch nawrotów będą zsumowane i właśnie w ten sposób wyłonimy zwycięzcę dzisiejszych zawodów, które mamy przyjemność oglądać dzisiaj w Grucie. Witamy! Pan Jan Sternicki z córką Weroniką Sternicką. Wielkie brawa przed Państwem! I jedziemy, proszę Państwa. Pan Jan Sternicki zmierza do linii startu. Widzieli Państwo, konik lekko się poślizgnął, ale już jest wszystko dobrze. I teraz ten słynny joker. Udało się. Coś nam publiczność zamarła, nie nagradzają brawami. No, już lepiej to. Pani Weronika Sternicka pełni rolę luzaka. Widzą Państwo, jest tam co robić. Rola luzaka przede wszystkim polega na tym, żeby ewentualnie bryczkę nadrzucić tak, żeby tylna oś nie trąciła pachołka. Na ostrych wirażach trzeba dobrze balansować ciałem, żeby uniknąć wywrotki. Obsługę toru proszę być czujnym, żeby nie przeszkadzać zawodnikom. A pan Jan Sternicki jak do tej pory w lidze zajmuje piątą pozycję. Na swoim koncie zgromadził 17 punktów. Dla niewtajemniczonych powiem, że to jest pozycja mniej więcej w połowie stawki. Właśnie widzieli Państwo, piłeczka spadła na przeszkodzie numer 11. Doliczamy kolejny błąd. Jak do tej pory z jednym błędem do przeszkody numer 15. Pięknie. I trzymamy kciuki. 2 minuty 6 sekund i 91 setnych sekundy, proszę Państwa, z jednym błędem, co daje łącznie 2 minuty.